Witam ponownie po przerwie. Słuchacie audycji Zmierz się z tym w Radiu Praga. Ze mną jest najbardziej pozytywny duet pod słońcem Mr. Geno i Mr. Jack. Wasz projekt jest bardzo oryginalny. Uważam wręcz, że wprowadzacie absolutnie nową jakość na polskim rynku muzycznym. Ale mam też takie jedno skojarzenie, głównie pod względem ekspresji. Franek Kimono dobrze kombinuje, czy może jest to moja nadinterpretacja? Znaczy, Franek miał kimono, my mamy marynary. Jacek. Oczywiście, oczywiście podobnie może to wyglądać, może być to słyszalne podobnie, ale my z Eugeniuszem chcemy wprowadzić coś świeżego, coś nowego. Troszeczkę inaczej zainterpretował Eugeniusz tą śpiewaną, mówioną wersję. Także tutaj chcemy coś naszego, tak? Wiem, że to Tak jest jest. coś w podobie, ale jednak Eugeniusz jest oryginalnym tego słowa znaczeniu piosenkarzem, więc niektórzy na pewno będą z sentymentem wspominać to, co było kiedyś, I jako Jacek też dodaje do tego ten motyw, bo w zasadzie te nasze piosenki mają bardzo sympatyczne, mówię, co czuję, zresztą co czujemy. Mają sympatyczny beat, czyli jest to muzyka taneczna. Jeśli chodzi o ten tembr głosu, tak, kiedy my opowiadamy w tych piosenkach takie krótkie historyjki, tak naprawdę dla każdego. Tego może mogą słuchać wszystkie grupy zawodowe: murarze, kafelkarze, tynkarze, nie wiem, posadzkarze, profesorzy i doktorzy. Dlatego, że po prostu tam jest o takiej prawdzie życia, że w zasadzie mamy taki slogan, który w zasadzie wyskoczył z naszych show biznesowych serc, tak, że po prostu Mr. Geno, Mr. Jack, bawimy się i w tym bawimy się zawiera się wszystko. I te piosenki rzeczywiście, tak jak zapytałeś, mogą kojarzyć się z Frankiem Kimono, bo one mają taki sznyt, taką nutkę z tamtych lat. Ale ten mój tembr głosu jest oryginalny. I wtedy, kiedy Piotr Fronszewski, zresztą znany od twórca Franka Kimono, tak, no to ja tak też od zawsze jak on miałem tą tubę w głosie, tak? I w którymś momencie, wchodząc do studia, okazało się, że kiedy do napisanych tekstów nie zaśpiewałem, a powiedziałem, a Jacek gdzieś tam dośpiewał refren, że wyszło coś naprawdę fajnego. I wtedy zadaliśmy sami sobie pytanie, że poczuliśmy, że to gdzieś haczy o ten dawny temat muzyczny, ale jest to zupełnie nowy temat muzyczny. I stąd padły pytania. Panowie, co to jest? Jak to jest styl? No to z Jackiem, skoro tworzymy nowy brand, czyli dwóch takich facetów, którzy ukradli słońce, robią nową muzę i tak wyglądają, jak wyglądają, tacy złoci, a skromni, to się okazało, że to jest całkiem nowy styl brandowy. Czyli skoro brand Jacka i Eugeniusza, czyli Mr. Geno, Mr. Jacka, no to mamy nowy styl brandowy. I jeżeli tam śpiewamy, że hotel, plaża, disco, music, a do tego all inclusive. No życie, chcemy dać taki, Jacek się chyba zgodzisz, taki all inclusive W życiu. w tym życiu, All tak. inclusive dla każdego w życiu. Dlatego, tak jak mówię, no ten all Ale inclusive. taki mądry all Tak, inclusive, mądry, zdrowie, moda, tak. disco, music, to wszystko jest w jednym. Ludzie często chcieliby się uśmiechnąć, a czują w sobie się bardzo poważni, a my ich chcemy trochę rozluźnić, no i siebie też. To na co dzień nie jest tak łatwo, jak wygląda. No. Prawda, Jasku? Prawda, Trzeba się prawda. trochę napracować, już nawet takie złote laski mamy, już tak Nawet jak trochę. człowiek jest zły, to powinien się uśmiechać. Tak jest. A Jacek zawsze mówi tak, mówi: Eugeniusz, co się martwisz? Jak na mnie będą klaskać, bić brawa na koncertach, to ty zrobisz szpagat. Ja Jacek, zrobię jaskółkę. no i na końcu jeszcze coś No i tam. potrzebujemy prowadzącego, żeby zrobił mostek. No, mostek, czyli w zasadzie budujemy takie mosty między widzem, No. ale trochę w zasadzie poprzez skromność powiemy, nie chwaląc się,
że na naszym promocyjnym koncercie, który odbył się na Podbeskidziu, tańczyły dzieciaki, babcie z wnukami, dziadkowie z laskami, ale żeby nie było, że z laskami, z Tak. paniami tańczy. Tak, ale też młodzi ludzie, którzy Nawet tak. widzieliśmy kosmitów. Tak. Bo Przylecieli po jeszcze. słońce podobno, ale nie udało im się zabrać. Zresztą Jacek robi takie kosmiczne placki, bo to są pierogi z gyrosem, ale pieróg wygląda jak kosmiczny, nie że Jacek i placek, tylko Jacek i Eugeniusz, ale pieróg wygląda jak kosmiczny. Coś mamy z kosmitów, dlatego że, no nie wiem, Jacek wieczorem świeci, jak przechodzimy koło latarni, to może być nawet solarna, odbija się niesamowicie. A ja w zasadzie to czasami spoglądam w niebo, w gwiazdy, bo w zasadzie no, stare powiedzenie brzmi per aspera ad astra, a to Rzymianie wymyślili, a my sobie tak idziemy do tych gwiazd, kroczek po kroczku i zobaczymy. Ale cieszy nas jedno, i to jest fajne, że gdzieś tam po tych wpisach różnych, takich śmiesznych, że tam nie wiem. Opisują, żeby nie było, że jest tak kolorowo. To musimy powiedzieć sobie jasno, tak? Przyglądają się nam fajnie, bo świat show biznesu nas podgląda i nie tylko, bo tacy odbiorcy, którzy na co dzień śmigają po internecie i czegoś tam szukają, zaczynają pisać. A ten pan, a wy bracia, a wy to, a to. Cieszy nas, że jest zainteresowanie. Cieszy, że naśladują nas, bo Jacek jest tak, nie? I to nawet, Tak, tylko nie oczywiście. wymieniaj, proszę, Nie, tych nie, 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 nie. Nie, nie, czołowych nie, graczy show nie. biznesu, którzy na przykład. Naśladują nas Mr. Geno i Mr. Jack, ale to już pominijmy. Pomijamy. Ale na przykład, kiedy my robimy takie nasze charakterystyczne ciii, czyli przykładamy palec do ust gdzieś tam w tych naszych zajaweczkach czy rolkach. No, to już niektórzy znani. I nas to cieszy. Niech wszystko jest dla każdego. Każdy. Moje motto jest proste: bądź sobą, wszyscy inni są Chciałbym to zajęci. Tak. podkreślić, że takie różne ruchy, tak jak to pokazywanie palcem, czapeczki, to wszystkie te rzeczy wymyśliliśmy w tamtym roku. Dlatego w tym roku podglądamy co niektórych, co nas jakby obserwują na Podglądnęli. Tak. podglądnęli, My tak, jesteśmy na. podwójni podglądacze. Podglądamy tych, którzy nas podglądają. I jeszcze tych, którzy Tak. ich podglądają. Tak jest. Tak, oczywiście to świadczy o tym, że faktycznie robicie coś, co odbija się jakimś echem, na co się zwraca uwagę. Ja w ogóle mam taką myśl, że Mr. Geno, Mr. Jack to jest kwintesencja takiego motta, że muzyka ma łączyć, a nie dzielić, bo faktycznie nie zawsze tak jest. Czasem artyści się odgradzają jakimś takim murem, szybą, gdzieś na jakimś piedestale, nie chcą jakby z ludźmi mieć, mimo że walczą o tych odbiorców, chcą do nich docierać, to nie chcą mieć z nimi nic do czynienia, bo są wyżej. A tutaj naprawdę, no, mam wrażenie, że ta muzyka to jest takie narzędzie, które no dzisiaj zwłaszcza tego potrzebujemy, kiedy jest trochę taki kryzys wśród ludzi, jeśli chodzi o Kontakt już kontakty. taki. Tak, się tak Tak. oddalamy od siebie, te urządzenia Nie ma elektroniczne. kontaktu tete-a-tete, tak. To Dokładnie. jest. No. I dlatego tak z Jackiem często nawet próbujemy iść mocno w tym temacie do przodu, dlatego że na koncertach zwykle odgradza się artystów, odgradza się no, już znanych nam celebrytów tu i tamto. Ja wiem, że są powody, które są uzasadnione, ale my naprawdę zbliżamy się do. My chcemy pogadać i ludzie podchodzą po koncercie. Naprawdę myśmy chyba z godzinkę stali na ściance po to, żeby tam ciocia Marysia, babcia z wujkiem sobie przyszli z nami, pogadali, zrobili zdjęcie. My chcemy być blisko ludzi. I kiedy opowiadamy tymi piosenkami różnego typu historie, ludzie chcą dzisiaj widzimy, jest trend taki, że załatwia się wszystko elektroniką, urządzeniami. Ludzie ze sobą rzadko rozmawiają między sobą,
A kiedyś było tak, że jak powstał szlagier, czy śpiewał Bodo, czy wiele, wiele lat temu, ja mówię o okresie jeszcze Bodo Dymsza. międzywojennym, nie? Tak, tak, tak. To wtedy było tak, że ludzie sobie szli ulicą i tam, bo mój chłopak piłkę kopie, paraliba. A teraz niech śpiewają. Hotel, plaża, disco, music, a do A do tego tego all all inclusive. No, inclusive. no i na lotnisku już przekonaliśmy się z Jackiem, wylatując na krótki urlop do Turcji, bo się nam należało po ciężkiej robocie, że I tak tam pracowaliśmy. tak, i tak pracowaliśmy w sensie takim, że tworzyliśmy nowe pomysły i taki nasz brand, który po prostu, znaczy cały czas tą markę staramy się stworzyć, a to głównie po to. Jasne, że każdy ma chęć być on the top, ale tu chodzi o to, że my chcemy do tych ludzi dotrzeć, a żeby do nich dotrzeć, to zależy nam, żeby oni troszeczkę w siebie wskoczyli i pomyśleli o takich facetach jak my. Niech każdy robi swoje. Jeden niech maluje obrazy, drugi na deskorolce, a trzeci niech kafelki układa, bo to kocha. Natomiast niech popatrzą na nas. Da się, Jacek? Da się? Da się, No da da się, się. wszystko się Da da. się. Nie ma Wszystko. rzeczy Wszystko. niemożliwych. Nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego gdzieś z jednej strony też zależy nam, nie możemy być hipokrytami, A, zależy no nam na oczywiście. tym, żeby zaistnieć w show biznesie, ale też naprawdę blisko ludzi i łączyć tych ludzi, bo kiedy my się bawimy, i to hasło cały czas przemyka, bawimy się, prawda, Tak Jacek? jest. No to chcemy się bawić, niech się wszyscy bawią, a. Oczywiście bawimy się z tego słowa znaczeniu, że chcemy dać uśmiech, radość, pozytywne myślenie wszystkim ludziom, tak? Dlatego bawimy się, nie Bo pod wybierają innym z kątem taką bawimy pracę. się. Wybierają z taką pracę, bo to jest praca, ale przyjemna, Tak. to my się wtedy bawimy. Więc jeśli ludzie będą kochali to, co robią, tak? Ja wiem, że nie zawsze łatwo jest pokochać pracę, bo każdy mówi, Jezu, żeby już był weekend i tak dalej. A my mówiąc bawimy się, ktoś to może odebrać, że chodzą w tych marynarach, obwieszeni łańcuchami i tak dalej, i tak dalej. I oni się non-stop bawią, to kiedy pracują. Nie, my pracujemy i bawimy się. I każdemu tego serdecznie życzymy. Chociaż, tak jak Jacek powiedział na początku, trzeba wskoczyć na tą drabinę, przejść tych parę stopni, a może paręnaście, żeby być bliżej tego słońca, czyli takiej bliżej tej energii, która niesie. I my chcemy tą Tak jest, energią tak. zarażać całą ekipę, tak? A jak to się, no czujemy, że się to uda, no bo nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy mówili coś niepozytywnego.